Hare Krishna. Hare Krishna. Who's Hare translating? Krishna. Kamalesh Prabhu. Hare Krishna, Devi Singha. Okay, we'll start. Om Gyana Tiniram Vishya Nagana Salakayam Sus Miritam Jena Shmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manavistam Shapitam Jena Bhutale Swayamupa Karamaya Dadatu Swapanantikam Vandeham Shri Guru Shri Yata Vadakamalan Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagajatan Sagana Raganatam Vitam Sajivam Sarvaitam Sarvarutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishaka Vitamstha He Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radhakanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishwanu Stuta Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tiruvischa Kripa Sindhu Vayevacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Paraya Krishna Pristaya Bhutale Srimakti Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschacha Desatarine Namo Mahabharanaya Krishna Prima Padayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Kudatvishe Namaha Namo Vamanyaravaya Govamanyataya Cha Jagaditaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Abhunityananda Sri Adwaita Gadadhara Sri Vasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare The reading next to devotion. I think we finished text chapter 23, right? We in the 59 point, Krishna gives salvation to the enemies that he kills. Okay. Qualities of Krishna further explained. Did we say? Did we say that? Nana Shastra Vichara Naika Nipuno Sadharma Samstapako Loka Namita Karino Tribhuvane Manyo Saroja Hiro Radha Krishna Padara Vindavajana Dande Namataliko Bande Rupa Sanatana Raghu Jago Sri Jiva Gopalago Krishna gives salvation to the enemies that he kills. Another name for Krishna is Apavarga. Apavarga is the opposite of Pavarga, or the various miserable conditions of material existence. Pavarga consists of the combination of five letters, pa, fa, ba, ba, and ma. These letters are the first letters of the words for five different conditions as described below. The first letter, pa, comes from the word parabhava, which means defeat. In this material struggle for existence, we are simply meeting defeat. Actually, we have to conquer birth, death, disease, and old age. And because there is no possibility of overcoming these miserable conditions due to the illusion of Maya, we are simply meeting with parabhava, or defeat. Go ahead. 59. Krishna zbawia zabijanych przez siebie wrogów.
Inną nazwą zbawienia jest apavarga. Apavarga jest przeciwieństwem pavarga, czyli różnych niedoli egzystencji materialnej. Słowo pavarga wskazuje na kombinację pięciu sanskryckich liter. Pa, pha, ba, pha i ma. Litery te są pierwszymi literami słów określających pięć różnych warunków, które opisano poniżej. Pierwsza litera pa pochodzi od słowa paraprava, które oznacza porażka. W tej materialnej walce o egzystencję spotykamy jedynie porażki. W rzeczywistości musimy pokonać narodziny, śmierć, chorobę i starość. Ale ponieważ nie ma możliwości pokonania tych niedoli, z powodu ułudy mai, jedynie napotykamy paraprava, czyli porażkę. This is practical. No one wants old age, disease, and death, but everybody has to experience that. So this is a defeat. To jest praktyczne, że nikt nie chce doświadczać narodzin, śmierci, starości i choroby, ale każdy musi przez to przejść. I to jest to samo w sobie jest porażką. So then why are we taking so much interest in something which we're bound to lose? I dlaczego my jesteśmy tak zainteresowani tymi rzeczami, które i tak są skazane na porażkę? Therefore, a wise person, he doesn't give all his energy trying to make a comfortable condition here, because he knows he's going to be defeated. Dlatego mądra osoba nie angażuje całej swojej energii, by żyć tutaj komfortowo, ponieważ wie, że te warunki, że w tych warunkach i tak zostanie pokonana. Instead of wasting his time in this way, he's preparing himself for eternal life full of knowledge and bliss. I zamiast marnować swój czas w ten sposób, on przygotowuje, żeby w następnym życiu mógł się cieszyć wiecznym szczęściem, wiedzą i życiem. This is the Vedic aphorism, Atata Brahma Jigyasya. Now you have this human form, you should prepare for qualifying to go to the spiritual world. Jest taki wedyjski aforyzm, Atata Brahma Jigyasa. Teraz macie tą ludzką formę życia i powinniśmy się przygotować do swojego wiecznego życia. But the illusion energy is so great, everybody's thinking that this world is all in all and I must be successful here. Ale ta iluzoryczna energia jest tak potężna, że ludzie myślą, że to jest wszystko we wszystkim i starają się osiągnąć tutaj sukces. So therefore, sometimes Prabhupada said we're looking for intelligent class person. I dlatego Śrila Prabhupada mówił, że my szukamy inteligentnej klasy ludzi. So I congratulate you all for being intelligent enough to make this inquiry. Who am I? Why am I suffering? What is the purpose of life? I mogę wam wszystkim pogratulować, że wy doszukujecie tego, kim jesteśmy, dlaczego cierpię, jaki jest cel życia. This was the question that Sanat Goswami asked Lord Chaitanya when he met him there in Prayag. He asked him, Kayami, who am I and why am I suffering? To pytanie zadał Sanatana Goswami Chaitanya Mahaprabhu, kiedy go spotkał w Prayag. I on się zapytał, Kayami, to znaczy, kim jestem i dlaczego cierpię? The next letter, pa, is taken from the word balena. Balena is the foam which is found in the mouth when one is very tired, as is commonly observed in horses. The letter ba comes from the word banda or bondage, and ba is taken from the word biti or fearfulness. Ma is taken from the word miti or death. Następna litera pha jest wzięta ze słowa pchena. Pchena jest topiana, która występuje na ustach, kiedy ktoś jest bardzo zmęczony, jak to zwykle obserwuje się u koni. Litera ba pochodzi ze słowa banda, czyli niewola. Ba jest wzięte ze słowa biti, czyli strach. Ma jest wzięte ze słowa mriti, czyli śmierć. So the word pavarga signifies one, our struggle for existence and our meeting with defeat, exhaustion, bondage, fearfulness, and at last death. Apavarga means that which can nullify all these material conditions. Krishna is said to be the giver of apavarga,
the path of liberation. Więc słowo pavarga określa naszą walkę o egzystencję i spotykanie się z porażką, wyczerpaniem, niewolą, strachem i w końcu śmiercią. A pavarga oznacza to, co może zlikwidować wszystkie te materialne niedole. Mówi się, że Kryszna obdarza pavarga, czyli ścieżką zbawienia. So otherwise, without Krishna's help, there's no way to get out of this material world. Więc w innym wypadku, bez pomocy Kryszny, nie ma sposobu, by wydostać się ze świata materialnego. Krishna's other name is Mukunda, the giver of liberation. Innym imieniem Kryszny jest Mukunda, czyli tym, który daje wyzwolenie. So one may try to rise himself up by meditation on the soul and so on, but ultimately that we can come back to the material existence unless we get the mercy of Krishna. Ktoś może starać się znieść swój status poprzez medytację i tak dalej, ale ostatecznie będziemy musieli wrócić na tą materialną egzystencję bez łaski Kryszny. Because then param just in Navartate. From Krishna we get a higher taste. And therefore, we have no more attraction to this material world. Ponieważ gdy mamy Param Vishtang i Vartate, gdy otrzymamy dzięki Krishnie wyższy smak, wtedy nie mamy atrakcji, by znów działać w materialnym świecie. So this is required. And this is the mystery of Bhagavad Gita. The mystery is that Krishna will give us that higher taste if we take up the process with enthusiasm. I to jest wymagane. I to jest ta cała tajemnica Bhagavad Gita, że Krishna da nam ten wyższy smak, jeżeli podejmiemy ten proces z entuzjazmem. But the intellectuals may not understand that. They'll just try to understand it with their intelligence, but we have to understand it from our heart. I tacy intelektualiści nie będą w stanie tego zrozumieć, ponieważ próbują to zrozumieć za pomocą swojej inteligencji, a my powinniśmy to zrozumieć za pomocą własnego serca. Well, Krishna will give us that heartfelt experience. Simply we have to surrender to him. I Krishna da nam to doświadczenie pochodzące z wewnątrz serca. Jedynie musimy się mu podporządkować. But generally people won't think about surrendering. Because they want to be the Lord. Ale zazwyczaj ludzie nie myślą o podporządkowaniu się, ponieważ sami chcą stać się Panem. So this the same disease even comes into the mind of the impersonalist. He wants to be better than everyone and get the highest goal of liberation. To jest choroba i tak jak impersonalista chce być lepszy od innych i uzyskać ten najwyższy cel wyzwolenia. Therefore Bhagavatam says again they come back to the material world because they have no service there. They have no love there because they don't believe that God is a person. I dlatego Bhagavatam mówi, że oni muszą znowu powrócić na ten materialny plan, ponieważ nie mają tam służby, nie mają tam miłości do Boga i muszą znowu tutaj funkcjonować. Only we accept, if we accept God as a person, that we can continue in our service with him and our love for him. I tylko gdy będziemy mogli, gdy zaakceptujemy Boga jako osobę, wtedy będziemy mogli kontynuować naszą służbę dla Niego i dać nasze uczucie Jemu. For the impersonalists and the enemies of Krishna, liberation means to merge into the Supreme. The demons and the impersonalists do not care for Krishna, but Krishna is so kind that he gives this liberation even to his enemies and to the impersonalists. There is the following statement in this connection. O Murari, Krishna, how wonderful it is that although the demons who are always envious of the demigods have failed to penetrate your military phalanx, they have penetrated the region of Mitra, the sun globe. The word Mitra is used metaphorically. Mitra means the sun globe. Mitra also means friend. The demons who oppose Krishna as enemies want to penetrate his military phalanx, but instead of doing this, they died in the battle, and result was that they penetrated the planet of Mitra, or the sun planet. In other words, they entered into the Brahman effulgence. The example of the sun planet is given here because the sun is ever illuminating, like the spiritual sky, where there are innumerable illuminating Vaikuntha planets. The enemies of Krishna were killed
and instead of penetrating the Krishna's phalanx, they entered into the friendly atmosphere of the spiritual effulgence. That is the mercy of Krishna. Therefore, he is known as the giver, as the deliverer of his enemies also. Dla impersonalistów i wrogów Kryszny wyzwolenie oznacza połączenie się z Najwyższym. Demony i impersonaliści nie dbają o Krysznę, lecz Kryszna jest tak łaskawy, że daje to wyzwolenie nawet swoim wrogom i impersonalistom. W związku z tym pozostaje następujące zdanie. O Murari Kryszno, jakże wspaniałe jest to, że chociaż tym demonom, które są zawsze zazdrosne u boków, nie udało się spenetrować twoich oddziałów wojskowych, spenetrowali oni region Mitra, Grób Słoneczny. Słowo Mitra zostało użyte tutaj metaforycznie. Mitra oznacza glob słoneczny. Mitra również znaczy przyjaciel. Demony, które wystąpiły przeciwko Krysznie jako jego wrogowie, chciały spenetrować jego oddziały wojskowe. Ale zamiast tego zginęły w walce i w rezultacie spenetrowały planetę Mitra, czyli planetę słoneczną. Innymi słowy, weszli oni w blask Brahmana. Przykład Słońca podany został tutaj dlatego, ponieważ Słońce zawsze wysyła światło, niczym niebo duchowe, gdzie jest wiele samoświetnych planet Vaikuntha. Wrogowie Kryszny zostali zabici i zamiast penetrować oddziały Kryszny, weszli oni w przyjacielską atmosferę blasku duchowego. Taka jest łaska Kryszny i dlatego jest uznany jako wyzwoliciel również swoich wrogów. Number 60, the attractor of liberated souls. There are many examples of how Krishna attracted even great liberated souls like Sukadeva Goswami and the Kumaras. In this connection, the following statement was given by the Kumaras. How wonderful it is that although we were completely liberated from desire and situated in the stage of Paramahansa, we are still aspiring to taste the pastimes of Radha and Krishna. 60. Przyciąga wyzwolone dusze. Jest wiele przykładów, kiedy Krishna przyciągał nawet wielkie wyzwolone dusze, takie jak Shukadeva Goswami i Kumarowie. W związku z tym pozostaje następujące zdanie wypowiedziane przez Kumarów. Jakże to wspaniałe, że chociaż jesteśmy zupełnie wyzwoleni, wolni od pragnienia i usytuowani na platformie Paramahamsa, to pomimo to aspirujemy do tego, by rozkoszować się rozrywkami Radha i Krishna. The four Kumaras began to experience spiritual desires. Then they could give up any material desire. Cztery Kumarowie, jak zasmakowali tych duchowych pragnień, wtedy mogli porzucić te materialne pragnienia. People think desire is bad, so we should give up all desire, but the desire to assist in the loving affairs of Radha and Krishna, that's a spiritual desire. Ludzie mówią, niektórzy mówią, że pragnienia są złe, że należy je porzucić, ale te pragnienia duchowe, które pomagają nam w asystowaniu miłosnych rozrywek Radha i Krishna, one są dobre, pożądane. Well, similarly, we desire to assist Srila Prabhupada in spreading his mission. That's also a spiritual desire. I podobnie, gdy mamy pragnienie, by asystować Srila Prabhupadzie w jego misji, to też jest to duchowe pragnienie. And that desire we should have, not thinking that we should become desireless. I to pragnienie powinniśmy mieć. Nie powinniśmy myśląc, że celem jest, by stać się, by całkowicie porzucić wszelkie pragnienia. Number 61, performer of wonderful activities. In the Brihad Vamana Purana, the Lord says, although I have many fascinating pastimes, whenever I think of the Rasa Lila, which I perform with the gopis, I become eager to have it again. 61, spełniciel cudownych czynów. Brihad Vamana Puranie, Pan mówi, chociaż mam wiele fascynujących rozrywek, to kiedykolwiek myślę o Rasa Lila, swoim tańcu z Gopi, pragnę ponownie się w niego zaangażować. So Krishna also has desire. He wants to perform the Rasa Lila. Krishna także ma pragnienia. On chce się angażować w taniec Rasa Lila. So we are particle of Krishna. We also have desire. But desire has now brought us to the material world, but that same desire can bring us back to the spiritual world. My jesteśmy cząstkami Kryszny, także mamy pragnienia i te nasze pragnienia przywiozły nas do tego świata materialnego, ale pragnienia duchowe mogą nas z powrotem przywrócić do świata duchowego.
So instead of desiring to put ourselves in the center or desiring to make us ourselves great, if we desire to put Krishna in the center and to glorify Krishna's greatness, then that's the proper desire. I zamiast siebie stawać centrum i siebie starać się uczynić wielką osobą, to powinniśmy uczynić Krishnę w centrum naszego życia i Jego gloryfikować. I to jest pożądane. One devotee has said, I know about Narayan and the husband of the goddess of fortune. And I also know about many other incarnations of the Lord. Certainly all the pastimes of such incarnations are exciting to my mind. But still, the pastimes of the Rasa Lila performed by Lord Sri Krishna himself are wonderfully increasing my transcendental pleasure. Pewien Bhakta powiedział, wiem o Narayanie, mężu bogini fortuny i również wiem o wielu innych inkarnacjach Pana. Wszystkie rozrywki od tych inkarnacji są niewątpliwie ekscytujące dla mojego umysłu. Ale mimo to rozrywki Rasa Lila spełnione przez samego Pana Krishnę w sposób cudowny zwiększają moją transcendentalną przyjemność. In the 10th canto, 31st chapter, 15th verse of Srimad Bhagavatam, the gopis lament, my dear Krishna, during the daytime when you go out into the forest of Vrindavan with your cows, we consider one moment to be 12 years and it's very difficult for us to pass the time. And again, when you come back at the end of the day, by seeing your beautiful face, we are so much attracted that we are unable to stop looking upon you constantly. At these times, when there is occasional blinking of our eyelids, we condemn the creator, Lord Brahma, as a dunce, because he does not know how to make perfect eyes. In other words, the gopis were disturbed by the blinking of their eyes because for the moment that their eyes were closed, they could not see Krishna. This means that the gopis' love for Krishna is so great and ecstatic that they were disturbed by even his momentary absence. And when they saw Krishna, they were also disturbed. This is a paradox. 62. Krishna jest otoczony przez kochających baktów. Kiedy mówimy o Krishnie, Krishna nie jest sam. Krishna oznacza jego imię, cechy sława, jego przyjaciele, jego parafernalia i otoczenie, wszystko te razem. Kiedy mówimy o królu, to należy rozumieć, że jest on otoczony przez ministrów, sekretarzy, dowódców wojskowych i wielu innych ludzi. Podobnie Krishna nie jest bezosobowy. Szczególnie swoje Vrindavana Lila jest on otoczony przez gopi, przez swoich przyjaciół pasterzy, swojego ojca, matkę i wszystkich mieszkańców Vrindavany. W 10 kanto, 31 rozdziale, 15 wersecie Śrimad Bhagavatam gopi rozpaczają. Mój drogi Krishna, kiedy podczas dnia udaje się do lasu Vrindavany ze swoimi krowami, jeden moment zdaje się trwać 12 lat i bardzo trudno jest nam spędzić ten czas. A kiedy wracasz pod koniec dnia, jesteśmy tak zauroczone widokiem twojej pięknej twarzy, że nie możemy oderwać od niej oczu. Wówczas, kiedy powieki naszych oczu mrugają czasami, przeklinamy stwórcę Pana Bramę, nazywając go osłem, gdyż nie wie on, w jaki sposób zrobić doskonałe oczy. Innymi słowy, gopi nie mogły znieść mrugania swoich oczu, ponieważ przez moment, kiedy oczy ich były przymknięte, nie mogły patrzeć na Krysznę. Oznacza to, że miłość gopi do Kryszny była tak wielka i ekstatyczna, że były one zaniepokojone nawet jego chwilową nieobecnością. A kiedy ujrzały Krysznę, również były zaniepokojone. Jest to paradoks. Paradox means something which is not reasonable. We can't understand it. Paradoks oznacza coś, co nie jest rozsądne i nie możemy tego zrozumieć. Therefore we say achinta beda beda tattva. It's inconceivable how Krishna can be one and different. Dlatego mówimy achinta beda beda tattva. To jest niepojęte, w jaki sposób Krishna może być jednocześnie różnym i to samym. So from our perspective, it may be a paradox that the gopis, when they now don't see Krishna, they're in anxiety. And when they see Krishna, they're in anxiety. To może być dla nas paradoks, gdy widzimy ten przykład gopi, gdy one widziały Krishna i były w niepokoju, i gdy nie widziały Krishna, także były w niepokoju. Because when they see Krishna, their anxiety is that if soon I may not be able to see Krishna. So even when they're seeing Krishna, they're in anxiety. Ponieważ gdy widzą Krishna, to nie się niepokoją z tego powodu, ponieważ myślą, że teraz widzę Krishna, ale za chwilę może go tutaj nie być i nie będę w stanie go widzieć. And when they don't see Krishna, they're in anxiety. Where is Krishna? Where is Krishna? A gdy nie widzą Krishna, to wtedy ich niepokój jest, gdzie jest Krishna? Gdzie jest Krishna? So Lord Chaitanya Mahaprabhu, he resolved this dilemma by giving us the vipralamba or the service and separation.
I Pan Chaitanya Mahaprabhu rozwiązał ten dylemat, dając nam Viparamba Seva, czyli służbę w rozłące. He told us that the highest feeling is separation of the Lord. Powiedział nam, że najwznośniejszym uczuciem jest rozłąka z Panem. Just like we read in the Shikshastra, Goswami Astaka, how they're saying, where are you now, Krishna? Are you just on the Govardhan Hill? Are you at the Vamsi Bhagata? Where are you? Where are you? Tak jak to widzimy w tej pieśni Goswami Astaka, oni wołają Krishna, czy ty jesteś Krishna, czy ty jesteś na wzgórzu Govardhana, czy gdzieś gdzie indziej jesteś? On the bank of the Yamuna. Czy na brzegach Yamuny? So they're looking for Krishna. They're mad, trying to see where is Krishna. Oni są szaleni za Krishną. Oni ciągle wołają, gdzie jesteś, Krishna? So this was Lord Chaitanya's mood. He was always feeling the separation of the Lord and always crying, chanting in that mood of separation. To był nastrój Pana Chaitani. Zawsze czuł tą rozłąkę z Krishną i zawsze płakał w tej rozłące. We should similarly, following in the footsteps of Chaitanya Mahaprabhu, we should also feel that separation, and that separation is the highest ecstasy. I my powinniśmy podążać ślady Chaitanya Mahaprabhu i zawsze starać się czuć tę rozłąkę, i ta rozłąka jest najwyższą formą ekstazy. But unfortunately, instead of feeling separation from Krishna, we're feeling separation from our nice, comfortable bed, or from our the food that we like to eat, and therefore we don't have the same intensity of feeling for Krishna. Ale niestety, zamaszczyć rozłąki z Krishną, to my czujemy rozłąkę z naszym wygodnym łóżkiem, z naszym wspaniałym pokarmem, które możemy spożywać. I z powodu tego nie możemy doświadczyć tej intensywności rozłąki z Krishną. Therefore, Śrīla Prabhupāda was showing by his example that he wasn't attached to any place. He was simply traveling and preaching. I też Śrīla Prabhupāda pokazał swoim przykładem, że nie był do żadnego miejsca przywiązany, po prostu podróżował i nauczał. Sometimes devotees were begging Prabhupada, you just stay here in Los Angeles and translate your books. Don't travel. Czasami wielbiciele prosili Śrīla Prabhupāda, po prostu zostań tu z nami w Los Angeles i tłumacz książki, nie musisz tyle podróżować. But Prabhupada couldn't stop traveling because he wanted to see, he wanted to help his disciples. Ale Śrīla Prabhupāda nie mógł przestać podróżować, ponieważ on tak bardzo chciał pomóc swoim uczniom. So he took so much trouble, old man, traveling on the airplane, sometimes 15 hours in one flight. On podejmował się tak wielu trudów, taka starsza osoba, podróżował samolotami, czasami jeden lot trwał 15 godzin. And when Prabhupada came to India, sometimes the devotees met with Prabhupada and they said, Prabhupada, we don't want you to have to manage. You just stay here in Vrindavan and translate your books. We'll manage the society for you. I czasami, gdy ta Prabhupada przyjeżdżał do Vrindavan, wielbiciele tam mówili, Prabhupada, nie musisz tutaj zarządzać, po prostu tłumacz książki i my się zajmiemy tym całym zarządzaniem. So the Prabhupada's response was, no, I want to manage. Ale Prabhupada odpowiedział, nie, ja chcę zarządzać. Why he wanted to manage? Because he knew that we would mismanage and he could do a better job. Dlaczego on chciał zarządzać? Ponieważ wiedział, że my sami będziemy źle robić to. Będziemy źle zarządzać i dlatego chciał to zrobić sam. So he was attached to seeing that his movement was going nicely. I on był przywiązany do tego, by widzieć, że ten ruch rozwija się w prawidłowy sposób. So this kind of attachment is wanted. I tego rodzaju przywiązanie jest chciane. One gopi expressing herself to Krishna says, when we meet you at night, we consider the duration of night to be very small. And why speak of only this night? Even if we had the night of Brahma, we would consider it to be a very short time. We get an idea of Brahma's day from the following statement in the Bhagavad Gita.
By human calculation, 1,000 yugas, cycles taken together, is Brahma's one day, and such also is the duration of his night. The gopis said that even if one could have that duration of night, it would still not be sufficient for their meeting with Krishna. Jedna gopi w ten sposób przemówiła do Kryszny. Kiedy spotykamy Ciebie w nocy, noc ta wydaje się nam być bardzo krótką. Cóż tu mówić o jedynie tej nocy? Nawet gdybyśmy miały noc bramy, uważałybyśmy, że jest to bardzo krótki okres czasu. Bhagavad Gita 8.17 daje nam następującą informację o długości dnia bramy. Według ludzkich obliczeń 1000 cyklów jug wziętych razem składa się na jeden dzień bramy. Również długo trwa jego noc. Gopi powiedziały, że nawet gdyby mogły mieć do swojej dyspozycji tak długą noc, to mimo to nie byłoby to wystarczający długi okres czasu na ich spotkanie z Kryszną. Well, this is the mood of the pure devotee. They want always to be chanting. They want always to have their service. I to jest nastrój wielbiciela. Oni zawsze chcą intonować, zawsze chcą służyć. We were hearing right, the question was, well, I don't get much satisfaction out of chanting japa. But I like the Kirtan Association. But Rupa Goswami is praying for millions of ears so he can chant this japa, Hare Krishna. I też wcześniej było pytanie zadane, że ja nie mam takiego smaku do japa i lubię brać udział, ale lubię brać udział w kirtanów i towarzystwa wielbicieli. Ale też słyszymy, jak Rupa Goswami, on się modlił, że on chce mieć miliony uszów i języków, by móc smakować te święte imię japa. And millions of tongues to vibrate these two syllables, Krishna. I miliony języków, by wibrować to transcendentalne imię Krishna. So this should be our desire. We want to kirtanaya sadahari. We want to always be chanting the name of the Lord. To powinno być naszym pragnieniem. Kirtanaya sadahari. Zawsze intonować święte imię Pana. 62. Krishna's attractive flute. In the 10th canto, 35th chapter, 8th verse of Srimad Bhagavatam, the gopis tell Mother Yasoda, when your son plays on his flute, Lord Shiva, Lord Brahma, and Indra, although they are supposed to be the greatest learned scholars and personalities, all become bewildered. Although they are very great personalities, by hearing the sound of Krishna's flute, they humbly bow down and become grave from studying the sound vibration. 63. Czarujący flet Kryszny. W 10 kanto, 35 rozdziale, 15 wersecie Śrimad Bhagavatam, gopi powiedziały matce Jasiodzie, kiedy twój syn gra na flecie, pan Shiva, Brahma i Indra, chociaż wszyscy oni uchodzą za wielkich uczonych i wielkie osobistości, doznają oszołomienia. Chociaż wszyscy są wielkimi osobistościami, usłyszawszy flet Kryszny, pokornie skłaniają się i poważniają, studiując tę wibrację dźwiękową. Oh, in this Maha Mantra, Krishna is there, and his flute playing is also there, but we don't hear it because of our disease condition. I w tej Maha Mantrze jest tam Krishna, jest tam także flet Krishny, ale my nie słyszymy tego, ponieważ nie doświadczamy tego z powodu naszej choroby. But the chanting itself is the medicine to purify our hearts, Atashi Krishna Namadi, so we can realize that Krishna is not different than his name. Ale to intonowanie jest lekarstwem, żeby oczyścić nasze serce, a także Krishna Namadi. I w ten sposób. Therefore, we should take it as medicine. I give the example. Sometimes I got malaria when I was in India. I powinniśmy to przyjąć jako lekarstwo, tak jak kiedyś opowiadałem, gdy miałem malarię w Indiach. So the medicine for malaria is chloroquine, at least it was at that time. And so when you got malaria, you were very eager to get this medicine, chloroquine. I ten chlorofon chyba, to jest to lekarstwo na malarię. I nie znam po polsku. I wtedy każdy choruje na malarię, jest bardzo chętny, żeby przyjąć to lekarstwo. Called chloroquine. Chyba chlorofon, but I'm not sure the Polish name for that. It's not a Polish name, it's just the name, chloroquine. Okay, to jest takie oryginalne, uniwersalna nazwa, chloroquine. Yeah, so chloroquine is a very bitter medicine, and if you take it repeatedly, you go blind. I to chloroquine jest bardzo gorzkie lekarstwo, i gdy ty to bierzesz, to jest takie silne, że cię oślepia. Still, as soon as you get
the first sign that you have malaria, you become very eager. Where can I get this chloroquine? Ale gdy tylko dostajesz pierwszych oznak malarii, to tak czy inaczej jesteś bardzo chętny, by zdobyć to lekarstwo chloroquine. Because you know this is the only medicine that can remove the disease. Ponieważ wiesz, że to jest jedyne lekarstwo, które może usunąć tą chorobę. So the example is given there in this in regard to chanting the holy name. In the beginning it may feel very bitter, but if you go on taking, it gets sweeter and sweeter and sweeter. I też jest przykład, gdy intonujemy święte imię. Na początku to może się wydawać gorzkie, ale gdy kontynuujemy intonowanie, to się staje coraz bardziej słodkie, słodkie i słodsze. Because your senses become purified by the chanting, then you can relish the holy name more and more. I ponieważ twoje zmysły się oczyszczają poprzez intonowanie, to wtedy możesz coraz bardziej doświadczać tego smaku świętego imienia. 63, Krishna is surrounded by loving devotees. When we speak of Krishna, Krishna is not alone. Krishna means his name, his qualities, his fame, his friends, his paraphernalia, his entourage. All of these are included. When we speak of a king, it is to be understood that he is surrounded by ministers, secretaries, military commanders, and many other people. Similarly, Krishna is not impersonal. In his Vrindavan Leela especially, he is surrounded by the gopis, the cowherd boys, his father, his mother, and all the inhabitants of Vrindavan. Shri Guru Maharaj, did you read the second paragraph? It is Vigadha Madhava Sharupa Goswami wrote about flood of Krishna. Oh, I didn't finish the previous one, right? Yes, I think so. In this book, Vidaga Madhava, yes. Shri Rupa Goswami thus describes the vibration of Krishna's flute. The sound vibration created by the flute of Krishna wonderfully stopped Lord Shiva from playing his dindima drum. And the same flute has caused great sages like the four Kumaras to become disturbed in their meditation. It has caused Lord Brahma, who is sitting on the lotus flower for the creative function, to become astonished. And Ananta Dev, who was calmly holding all the planets on his hoods, was moving in this way. And that due to the transcendental sound vibration from Krishna's flute, which penetrated through the covering of the universe and reached to the spiritual sky. W swojej książce Vigadha Madhava Sharupa Goswami w ten sposób opisuje wibracje fletu Kryszny. Wibracje dźwiękowe wytworzone przez flet Kryszny w cudowny sposób powstrzymały Pana Siwę od gry na jego bębenku Dindima i ten sam flet zakłócił medytację wielkich mędrców Kumarów. Zdumiał on też Pana Brahmę, który siedział na kwiecie lotosu w celu dokonania stworzenia. A Anantadeva, który spokojnie trzymał wszystkie planety na swoich kapturach, kołysał się w tę i tamtą stronę. A pod wpływem transcendentalnych wibracji fletu Kryszny, które spenetrowały przykrycie tego wszechświata i dotarły do nieba duchowego. 63. Krishna is surrounded by loving devotees. When we speak of Krishna, Krishna is not alone. Krishna means his name, his qualities, his fame, his friends, his paraphernalia, his entourage. All these are included. When we speak of a king, it is to be understood that he is surrounded by ministers, secretaries, military commanders, and many other people. Similarly, Krishna is not impersonal. In his Vrindavan Leela especially, he is surrounded by the gopis, the cowherd boys, his father, his mother, and all the inhabitants of Vrindavan. 62. Krishna jest otoczony przez kochających bhaktów. Kiedy mówimy o Krishnie, Krishna nie jest sam. Krishna oznacza jego imię, cechy, sława, jego przyjaciele, jego parafenaria i otoczenie. Wszystko to razem. Kiedy mówimy o królu, to należy rozumieć, że jest on otoczony przez ministrów, sekretarzy, dowódców wojskowych i wielu innych. Podobnie Krishna nie jest bezosobowy. Szczególnie w swojej Vrindavan Leela jest on otoczony przez gopi, przez swoich przyjaciół pasterzy, swojego ojca, matkę i wszystkich mieszkańców Vrindavany. Therefore, generally, we don't see a picture of Krishna alone. He's always with Radharani or the cowherd boys or at least with a cow. I ogólnie też nie widzimy nigdy takiego obrazku z Krishną, gdzie jest on sam. Zawsze jest otoczony albo przez Radharani, przez chłopców pasterzy, przez krowy, przez swoich przyjaciół. 64. Krishna's exquisite beauty. In the third canto, second chapter, 12th verse of Srimad Bhagavatam, Uddhava tells Vidura, "My dear sir, Krishna's form was most wonderful when he appeared on this planet and exhibited the potency
of his internal energy. His wonderful, attractive form was present during his pastimes on this planet, and by his internal potency, he exhibited his opulences, which are striking to everyone. His personal beauty was so great that there was no necessity of his wearing ornaments on his body. In fact, instead of ornaments beautifying the Krishna, Krishna beautified beauty enhanced the ornaments. 64. Wyborne piękno Kryszny. W trzecim kanto, drugim rozdziale, 12 wersecie Śrimad Bhagavatam, Uddhava mówi Widurze. Mój drogi panie, forma Kryszny była najbardziej wspaniałą, kiedy pojawił się na tej planecie i przejawił moc swojej wewnętrznej energii. Jego cudownie atrakcyjna forma była obecna podczas jego rozrywek na tej planecie, a poprzez swoją wewnętrzną moc przejawił bogactwa, które szokują każdego. Jego osobiste piękno było tak wielkie, że nie było potrzeby, aby zdobił ciało ornamentami. W istocie ornamenty te, zamiast przydać piękna Krysznie, same zostały wzbogacone jego pięknem. So this is an example of feeling happy in separation. I to jest przykład odczucia szczęścia w rozłące. Here Uddhava is speaking to Vidura after Krishna has left the planet. Tutaj Uddhava mówi do Vidury po tym, jak Krishna opuścił tą planetę. So he's remembering Krishna's beauty and feeling separation from that and talking to Vidura about it. And so that separation brings remembrance, and so he's connected with Krishna, but in separation. I ta rozłąka, on opisuje to Vidurze i to powoduje, że on doświadcza Krishny w tym i doświadcza dzięki temu tej Vipralambasewy, tej rozłąki. Similarly, when we're remembering Srila Prabhupada and his pastimes, then it's the similar, that his ecstasy is there by remembering Srila Prabhupada. And therefore we like to talk about our experience with Srila Prabhupada. I podobnie, gdy pamiętamy Srila Prabhupada, też tam jest tego rodzaju ekstaza, rozłąki. I dlatego my lubimy mówić o Srila Prabhupadzie, wspominać Jego. Regarding the attractiveness of Krishna's bodily beauty and the sound vibration of his flute, in the 10th canto, 29th chapter, 37th verse of Srimad Bhagavatam, the gopis address Krishna as follows. Although our attitude towards you resembles loving affairs with the Parama, we cannot but wonder at how no woman can maintain her chastity upon hearing the vibration from your flute. And not only women, but even strong-hearted men are subjected to falling down from their position at the sound of your flute. In fact, we have seen that in Vrindavan, even the cows, the deer, the birds, the trees, everyone has been enchanted by the sweet vibration of your flute and the fascinating beauty of your person. Jeśli chodzi o atrakcyjność cielesnego piękna Kryszny i wibracji dźwiękowej jego fletu, w 10 kanto, 29 rozdziale, 40 wersecie Śrimad Bhagavatam, gopi zwróciły się do Kryszny w ten sposób. Chociaż nasz stosunek do ciebie przypomina sprawy miłosne pomiędzy kochankami, nie możemy przestać się dziwić, jak to się dzieje, że żadna kobieta nie jest w stanie utrzymać swojej czystości po usłyszeniu wibracji twojego fletu. I nie tylko kobiety, ale nawet nieugięci mężczyźni upadają ze swych pozycji na dźwięk twojego fletu. W istocie widziałyśmy, że we Vrindavanie nawet krowy, sarny, ptaki, drzewa, wszystko zostały zauroczone wibracjami twojego słodkiego fletu i fascynującym pięknem twojej osoby. In Rupa Goswami's Lalita Madhava it is stated, one day Krishna happened to see the shadow of his beautiful form reflected on a jeweled foreground. Upon seeing his bodily reflection, he expressed his feelings. How wonderful it is that I have never seen such a beautiful form. Although it is my own form still, like Radharani, I'm trying to embrace this form and enjoy celestial bliss. This statement shows how Krishna and his shadow reflection are one and the same. There's no difference between Krishna and his shadow reflection, but between Krishna and his picture. That is the transcendental position of Krishna. Lalita Madhava, Śrila Rupy Goswamiego jest powiedziane. Pewnego dnia Krishna przypadkiem ujrzał cień swojej pięknej formy, odbity na powierzchni z klejnotów.
Po ujrzeniu tego odbicia cielesnego wyraził swoje doznania. Jakieś to zadziwiające, że nigdy nie widziałem tak pięknej formy. Chociaż ta forma jest moją własną, to jednak usiłuję objąć ją niczym radarani i cieszyć się niebiańskim szczęściem. Zdanie to wykazuje, w jaki sposób Kryszna i jego odbicie są jednym i tym samym. Nie ma różnicy pomiędzy Kryszną i jego odbiciem, ani pomiędzy Kryszną a jego obrazem. Taka jest transcendentalna pozycja Kryszny. So, that will require our qualification. Just like Lord Chaitanya, when he came into the temple of Lord Jagannath, he immediately fainted because he saw that Jagannath was Krishna. There's no difference. So when we become pure, then we'll see there's no difference between Krishna and his name, Krishna and his activities, and Krishna and remembering him. And this way we'll always become Krishna conscious. I to zależy od naszych własnych kwalifikacji. Tak jak gdy Pan Chaitanya przybył do świątyni Pana Jagannatha, on zemdlał na widok Pana Jagannatha, ponieważ on widział, że Pan Jagannatha nie jest różny od Kryszny. I my, gdy my staniemy się kwalifikowani, będziemy widzieć, że nie ma różnicy między imieniem Kryszny, jego formą, jego rozrywkami. Będziemy wiedzieć, że to wszystko jest Kryszną. The above statements describe some of the wonderful reservoirs of pleasure within Krishna, as well as the transcendental qualities of his personality. The transcendental qualities of Krishna are compared to the ocean. No one can estimate the length and breadth of the ocean, but as one can understand the ocean's content simply by testing one drop of it, so these statements will give us some understanding of Krishna's transcendental position and qualities. Powyższe zdania opisują niektóre ze wspaniałych rezerwuarów przyjemności w Krysznie, jak również transcendentalne cechy jego osobowości. Transcendentalne cechy Kryszny są porównywane do oceanu. Nikt nie jest w stanie oszacować długości ani szerokości tego oceanu. Ale tak jak zawartość oceanu można poznać jedynie poprzez skosztowanie jednej jego kropli, tak te zdania przybliżają nam nieco transcendentalną pozycję i cechy Kryszny. So the idea is we can't understand Krishna in full, but even if we get a little taste of Krishna, then we can understand how sweet it is, how much we should be eager to get more and more a taste for Krishna. Idea jest taka, że nie możemy w pełni skosztować Krishna, zrozumieć go, ale nawet dostaniemy taki małą namiastkę tego, jak wspaniały i słodki jest Krishna, to da nam inspirację, entuzjazm do tego, by jeszcze bardziej stać się chętnymi, by bardziej rozkoszować się świętym imieniem, towarzystwem Krishna. In the 10th canto, 14th chapter, 7th verse of Srimad Bhagavatam, Lord Brahma says, "My dear Lord, the inconceivable qualities, duties, and activities which you have revealed by your presence on this planet cannot be calculated by any material measurement. If one even tries to imagine that Krishna may be like this, that is also impossible. The day may come when the material scientists, after many, many births or many, many years, will be able to estimate the atomic constitution of the whole world, or he may be able to count the atomic fragments that permeate the sky, or he may even give an estimate of the atoms within the universe, but still he will never be able to count the transcendental qualities in your reservoir of transcendental bliss." W 10 kanto, 14 rozdziale, 7 wersecie Śrimad Bhagavatam, Pan Brahma mówi: "Mój drogi Panie, żadną miarą materialną nie można oszacować niepojętych cech piękna i czynności, które objawiłeś poprzez swoją obecność na tej planecie. Jeśli nawet ktoś usiłuje sobie wyobrazić, Kryszna może być taki, to nawet to jest niemożliwe. Może nadejdzie dzień, kiedy jakiś materialny naukowiec po wielu, wielu narodzinach czy po wielu, wielu latach będzie w stanie oszacować atomową budowę całego wszechświata. I może nawet będzie w stanie zliczyć atomowe cząstki przenikające niebo, czy nawet oszacować liczbę atomów wewnątrz tego wszechświata. A mimo to nie będzie w stanie zliczyć transcendentalnych cech zawartych w Twoim rezerwuarze transcendentalnego szczęścia." So that's a good example here. The scientists, they're very proud that they know so much. But what is the use of their knowledge? It's just like not a reflection of a little light in a room. It's not even the beginning of real knowledge. I to jest dobry przykład, że naukowcy, oni są tak dumni ze swojej wiedzy,
Ale jaka ta wiedza ma tak naprawdę wartość? To jest jak odbicie jakiejś cieni w pomieszczeniu. To jest bardzo, bardzo nieznaczne. Therefore, jest wiedza. We don't have very high opinion of these scientists trying to understand everything because they're using faulty instruments. How can they understand something beyond their intellect and reason? Dlatego my nie jesteśmy za bardzo zainteresowani tą wiedzą, którą zdobywają to naukowcy, ponieważ by zrozumieć rzeczywistość, oni używają złych instrumentów swoich zmysłów i swojego rozsądku, a przez to to nie jest wystarczające, by zrozumieć otaczający nas świat. This is all mythology. It's not true. Krishna doesn't have these qualities, but the devotee knows he has these qualities because Krishna is revealing to him the qualities more and more. Oni mogą mówić, że to jest mytologia, że Krishna nie ma tych cech, ale Krishna, wielbiciel Krishna jest w stanie zrozumieć te cechy Krishny, ponieważ on ich sam doświadcza w coraz większym stopniu. The Prabhupada mentioned that this is the real mystery of Bhagavad Gita that the non-devotees can never experience because Krishna doesn't give himself to them. Śrila Prabhupada mówi, że to jest ta tajemnica Bhagavad Gita, której wielbiciele nie mogą zrozumieć, ponieważ Krishna im się nie oddaje. Or to the devotee, yeyata mahaprapadyante, tamsadami bhajamiham. He's giving himself more and more. As we surrender a little bit, he reciprocates. Ale Krishna mówi w Bhagavad Gita, w tym wersecie yeyata mahaprapadyante, że im bardziej mi się wielbiciel podporządkowuje, tym bardziej ja mu się odzajemniam. And so we are seeing practically that Krishna is real. I w praktyce widzimy, że Krishna jest prawdziwy. It's not some mythology or some stories made up by somebody. To nie jest jakaś mytologia, jakieś historie, które ktoś sobie wymyślił. But what you are chasing is a mythology, or this is a shadow. It has no reality. Ale to, za czym wy gonicie, to jest mytologia. To jest jedynie cień, który nie ma rzeczywistości. Therefore, material, whole material world is considered just like a reflection of the reality. Dlatego cały materialny świat jest uważany jako odbicie rzeczywistości. But if we use this reflection in the service of the Lord, then it becomes valuable. Ale jeżeli użyjemy tego odbicia w służbie dla Pana, wtedy to staje się wartościowe. But this is the Mayavadis, they say, no, the whole material world is false. But devotees say, no, it's also coming from Krishna, but it's his external energy. I Mayavadi mówią, że ten świat jest fałszywy, ale wielbiciel mówi nie, że to jest energia Krishna i też ma swoją egzystencję. So if we use that external energy in the service of Krishna, then again it becomes spiritual lives. Jeżeli użyjemy tej materialnej energii w służbie dla Kryszny, to znowu staje się uduchowione. In this way, probably give the example, so many zeros, but if we put one in front, Krishna, then they have a big value. I Śrila Prabhupada dawał ten przykład, gdy mamy tak wiele zer, ale gdy damy tam jedynkę przednie, to daje im wtedy wartość. It's like money. What is the use of the money? They don't know how to spend it. Tak jak pieniądze, jaka jest z nich korzyść, jeżeli nie wiemy, jak je wydać? Prabhupada told me that story once we were giving massage to Srila Prabhupada in London at John Lennon's estate. Srila Prabhupada powiedział mi pewną historię, gdy mu dawałem masaż w miejscu, gdzie mieszkał John Lennon. So Prabhupada asked me that's all he does is drive John's car. I Prabhupada mnie się zapytał, czy ten mężczyzna, który tam siedzi, czy jedyną jego pracą jest, że on jest kierowcą Johna? So I said, yes, Prabhupada. That's all he does, is he waits for when John wants him, then he drives the car. Ja powiedziałem, tak, że Prabhupada, to jest jedyne, co on robi. On czeka, kiedy tylko John będzie chciał gdzieś pojechać i wtedy on go zawozi. So then Prabhupada said, that is a sign of a rich man. He can keep somebody just waiting to do what he wants. I Prabhupada powiedział, i to jest oznaka bogatego człowieka, że on może utrzymywać osobę, która po prostu czeka na czyjeś zachcianki. So
When Prabhupada said that, then I became enthusiastic about John's wealth. I said, yes, Prabhupada, he's very wealthy. I gdy Prabhupada powiedział, stałem się taki entuzjastyczny odnośnie bogactwa Johna Lennona i powiedziałem, tak, Prabhupada, on jest bardzo bogaty. But Prabhupada didn't like that. Ale Prabhupada się to nie podobało. He said, what is the use of all his money? He doesn't know how to spend it. Powiedział, jaka jest korzyść z tych pieniędzy? On nawet nie wie, jak je wydać. So that's the secret. People have so many talents, so many qualities, but they don't know how to use them properly. To jest sekret. Ludzie mogą mieć tyle talentów, tyle wspaniałych cech, ale nie wiedzą, jak je użyć właściwie. Just like we see practically in the movie industry, so many people are entertainers, are very good singers, but what are they singing about? They're glorifying the mundane world. Tak jak widzimy na przykład w tej branży filmowej, jest tam wiele kwalifikowanych osób, oni mogą także pięknie śpiewać, ale co mi śpiewają o jakichś rzeczach bardzo związanych z tym materialnym światem. So that talent they have, they have real talent, but they're not using it properly, so it's just a waste of time. I oni mają ten talent, ale oni nie wykorzystują go właściwie i to jest jedynie strata czasu. They're glorifying the love, but there's no love in the material world, so they're just wasting their time. Oni gloryfikują miłość, ale w świecie materialnym nie ma miłości, dlatego oni jedynie tracą swój czas, marnują swój czas. Just like with George Harrison. So because of Prabhupada's influence, then George started to singing spiritual songs, My Sweet Lord, and so on. Tak jak George Harrison, dzięki wpływowi śla Prabhupada, on zaczął śpiewać piosenki duchowe, My Sweet Lord i tak dalej. So those kind of songs are welcome. If we can get songs glorifying the Lord, then we're happy to hear them. I tego rodzaju piosenki są mile widziane. Jeżeli ktoś jest w stanie śpiewać piosenki, które gloryfikują Pana, to jest w porządku. Well, we should find out from Guru Sada Shastra whether these songs are actually glorifying the Lord. I powinniśmy znaleźć z Guru Sadhu Shastra, czy w rzeczywistości te piosenki gloryfikują Pana. Just like Lord Chaitanya's personal secretary was Swarup Damodar. So before anybody could come and recite some drama or poetry for the pleasure of Lord Chaitanya, first he had to go to Swarup Damodar. Tak jak sekretarzem Pana Chaitanya był Swarupa Damodara. I jeżeli ktoś chciał wyrecytować Panu Chaitanya jakieś wersy czy poezję, musiał najpierw sprawdzić, czy to Swarup Damodara, czy jest bona fide. And oftentimes Swarup Damodara would say, no, this is not proper. This is rasa basa. This is not the proper mellow. I czasami Swarup Damodara mówił, nie, to nie jest właściwe, to jest rasa basa. To nie jest właściwy smak. We have to learn from the advanced Vaishnavs, what is pleasing to the Lord, what is not pleasing to the Lord. I musimy znaleźć, dzięki wskazówkom Vaishnavów, co zadowala Pana, a co go nie zadowala. Okay, any questions? Czy są może jakieś pytania? We finished this chapter. Is a question, is that in Russian? It's in Russian, yes. Hare Krishna Guru Maharaj, there is a question from Tatiana Sinitsa. Yes, Gurudev. We were missing you. Where were you? Thank you. We moved to countryside and there was no Wi-Fi in the house. Oh, you went to the countryside? Yeah, very nice here. Sure, must be nice. Yeah. Okay, what's the question? So the question is from Tatiana Sinitsina. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. Can you please elaborate a little bit more what to do with material desires, because I didn't understand it exactly. Pytanie brzmi, czy Maharaj może coś bardziej powiedzieć, co zrobić z materialnymi pragnieniami, ponieważ nie do końca to rozumiem. Material desire should be treated like stool. Materialne pragnienia należy traktować jak odchody. What do we do with stool? A co robimy z odchodami? We give it up. My je porzucamy.
So it's a good example because material desires, they'll just bring us a bad situation. I to jest dobry przykład, ponieważ materialne pragnienia jedynie przyprowadzają nas do złej sytuacji. But the Maya is so strong that it makes us think, oh, this, if I fulfill this material desire, then I'll be happy. Ale Maya jest tak silna, że my myślimy, że jeżeli spełnię to materialne pragnienie, to wtedy będę szczęśliwy. Therefore, we're trying to give knowledge. First point of knowledge is there's no happiness in the material world. I dlatego my dajemy wiedzę i pierwszy punkt tej wiedzy jest to, że w świecie materialnym nie ma szczęścia. It's a certified dukkalayam ashashvatam. It's full of misery and it's temporary. I Krishna to mówi dukkalayam ashashvatam, że ten świat jest pełny cierpienia i tymczasowy. So when you realize that, then you can give up your material desire. I kiedy to zrealizujesz, wtedy możesz porzucić swoje materialne pragnienia. That they are just simply prolonging your journey in the prison house. One jedynie powodują, że twój pobyt w tym więzieniu jest jeszcze dłuższy. But if you use that same tendency to desire for pleasing the Lord, then that desire becomes spiritual. Ale gdy użyjesz tej samej tendencji, by mieć pragnienie zadowolić Pana, to pragnienie staje się duchowe. So instead of desiring sense gratification, we desire to please Krishna's senses. I zamiast starać się zadowolić nasze zmysły, to staramy się zadowolić zmysły Kryszny. That's okay. Czy to w porządku? So in the beginning, maybe therefore we say, don't stop eating, but offer your food to Krishna. Don't stop having sex life, but have sex life for begetting children. In this way, you can use everything in Krishna's service. Na początku może się wydawać trudne, ale my mówimy, że nie przestawaj jeść, jedz oferowane pożywienie Krysznie. I nie przestawaj mieć seksu, możesz mieć seks płodząc dzieci świadome Krysznie. I w ten sposób wykorzystujemy to w służbie dla Kryszny. Don't throw all your money away, but use your money in the service of Krishna. Then it's valuable. Nie wyrzucaj wszystkich swoich pieniędzy, ale możesz użyć je w służbie dla Kryszny. I wtedy co staje się wartościowe? That's all right. Who asked that question? Tatiana Sinitsyna from Minsk. Do I know her? Anyway, tell her, ask her if that's okay. Thank you. Yes. That is Yana. Guru Maharaj, there is a question from Vrinda Dev Mataji. My dear Guru Dev, please accept my obeisances. Thank you so much for diving us into the nectar of devotion. I'm very grateful to hear your words that you told that you can hear the sound of Krishna's flute in Maha Mantra, and I really got a hope sometime to hear it. That's right. Pytanie jest, ja dziękuję Maharaj, że opisujesz tak wspaniale nektar oddania i bardzo mi się podobało, co powiedziałeś, że możemy usłyszeć flet Kryszny w Maha Mantrze i mam nadzieję, że kiedyś usłyszę także. And I'm very happy to have sincere disciples like you, Vrinda Devi. Maharaj się bardzo cieszy, że ma takie szczere uczennice jak ty, Vrinda Devi. Dear Guru Maharaj, some time ago there was a question from Mataji Anna from Kiev. She was asking, there was a class about transformation of lust into love. And her question was, how to transform lust into love on our daily home basis? Pytanie też jest, jak przetransformować pożądanie w miłość w naszych codziennych warunkach. The same idea that we see that lust Krishna certifies that this lust is, what is it? Kamaesha, Krodesha, Rajaguna Samuga. This is a great sinful enemy, the lust. To jest ta sama idea, Kamaesha, Krodesha, że ten pożądanie jest naszym bardzo wielkim wrogiem. You can read about that in the third chapter of Bhagavad Gita. Jest to opisane w trzecim rozdziale Bhagavad Gita. Yeah, Krishna, Arjuna asked Krishna,
Kama Asia, Krodha Asia, Rajaguna Samubha. What is it that forces us to act even against our will? And then Krishna says, it's lust and lust only. I tam Arjuna się pyta Krishna, Kama Asia, Krodha Asia, co to jest, które nas tak popycha do działania nawet wbrew naszej woli? I Krishna mu odpowiada, że to jest jedynie pożądanie. And therefore, he says, this is our great sinful enemy. I dlatego to jest nasz wielki grzeszny wróg. But we don't think of lust as an enemy. We think it's our friend. Ale my nie uważamy pożądania za swojego wroga. My myślimy, że to jest nasz przyjaciel. And therefore we keep it. We keep it in our heart. I dlatego my go utrzymujemy ciągle w naszym sercu. But when we become a little advanced, then we see that this lust is just like stool, and so we don't want to keep it. We flush the toilet. Gdy my stajemy się trochę zaawansowani, widzimy, że to pożądanie jest jak odchody i nie chcemy tego trzymać, po prostu spuszczamy wodę. But in the Kali Yuga, the example is given that the demons used to be, in the Satya Yuga, there was no demons. In the Treta Yuga, the demons were on other planets. In Dwapara Yuga, the demons were on the same planet. In Kali Yuga, the demons are in our own mind. Jest też opisane, że w Satya Yudze nie było demonów na tej planecie. W Satya Yudze byli na innej planecie, w Dwapara Yudze byli na tej planecie, a w Kali Yudze demony są w naszym własnym umyśle czy sercu. So therefore we have to be intelligent enough to see that this lust is our enemy. I dlatego powinniśmy być na tyle inteligentni, by zobaczyć, że to pożądanie jest naszym wrogiem. But instead of seeing it as an enemy, we think, oh, well, I can make it my friend. Ale zamiast widzieć to jako naszego wroga, to myślimy, że mogę uczynić go moim przyjacielem. But no, it's a different category. Lust and love, they're not the same. Ale nie, to jest innej kategorii, że pożądanie i miłość to nie jest to samo. We have to give up lust 100%. Należy porzucić w 100% pożądanie. Then we can begin to love Krishna. I wtedy możemy zacząć kochać Krishna. So it may take some time, sometimes we may lose a battle, but if we keep the goal to love Krishna in the front, Param Gati, the highest perfection, then gradually we'll come closer and closer. I czasami możemy przegrać bitwę, ale jeżeli będziemy utrzymywać ciągle Krishna jako nasz cel, Param Gati, najwyższy cel, to będziemy się stopniowo do niego coraz bardziej zbliżać. But don't be discouraged that sometimes lust may defeat you. I nie bądź zniechęcona, jeżeli czasami pożądanie cię pokona. But then you can become stronger. Don't let it defeat you next time. I wtedy może stać się silniejsza i nie pozwolić, by znowu cię pokonało. So in that same section in the third chapter of Bhagavad Gita, Krishna explains that the senses and the mind, the lust is sitting in those places. I dalej w tej sekcji Bhagavad Gita Krishna mówi, że zmysły, umysł, inteligencja są siedliskiem tego pożądania. We have to be very careful because we're dealing with an enemy who's very close to us. Powinniśmy być bardzo uważni, ponieważ my mamy towarzystwo wroga, który jest nas bardzo blisko. And we can't give it the initiative, otherwise, as soon as we open the door, then the lust will overcome us. I my nie możemy dać mu inicjatywy, ponieważ gdy tylko otworzymy do niego drzwi, ono od razu się pojawi, to pożądanie. Anyone else? Czy ktoś jeszcze? Hare Krishna. Guru Maharaj. Kamalesh Prabhu, słyszysz mnie? Hare Bol. Hare Krishna, słyszę. Hare Krishna, Guru Maharaj. Ja mam takie pytanie. Bo my jako neofici chcemy spotkać się z Krishną, czyli chcemy być takim, mieć kontakt z Krishną, ale tu słyszeliśmy od Maharaja, że
tą idealną pozycją jest ta rozłąka z Kryszną. No i moje pytanie jest też takie drugie, że jeśli jesteśmy na tym etapie Namabas, czy to już jest spotkanie z Kryszną, czy to już jest rozłąka z Kryszną na tym oczyszczonym stanie intonowania? To takie dwa, Hare Krishna. So the question is, you mentioned that we today we was talking that the separation from Krishna is the highest, is the most wanted. But as a neophyte devotees, we have this desire to have association with Krishna. And in this level, when we come into the level of Namabas, how this association is manifested? Is it becoming a separation or is it a association of Krishna more like? You can ask this question to Jagat Shiva. He's expert on the subject of Namabas. Możesz się zapytać Jagat Shiva tego to pytanie. On jest ekspertem w Namabasa w tym temacie. Anyone else? And Maharaj, I have question also. Kamalesh Prabhu, przetłumaczysz, dobrze? Bo, mam takie pytanie, bo Rupa Goswami powiedział, że jeśli chcesz pozostać w relacji z rodziną, chcesz pozostać w relacji z przyjaciółmi, z pracą, z całym swoim takim otoczeniem, nie jedź do matury, broń Boże, nie jedź do Vrindavan, nie wysiadaj na stacji matura, nie idź do Vrindavan, nie idź nad brzeg Yamuny, to w ogóle... Bo gdyż tam stoi zgięty w trzech miejscach Pan Govinda i kiedy go ujrzysz, to wszystko zostanie stracone dla tego świata. To jest ten słynny werset Rupy Goswamiego. I czy to nie jest tak, że w naszym życiu poniekąd pojawia się Śla Prabhupada, pojawia się Maharaj Trivikrama Swami, który w taki delikatny sposób oszukuje nas, gdyż... No przynajmniej tak jak patrzę na swoje życie. Ja wcześniej byłem jakimś tam sportowcem, miałem jakieś swoje życie i kiedy po raz pierwszy zetknąłem się z Maharajem, z książkami Prabhupada, to wszystko kompletnie zostało jakby zrzucone na jakiś tam dalszy plan, w ogóle było bez znaczenia, tylko no, nastąpiła taka fascynacja świadomością Kryszny. I teraz moje pytanie jest takie, czy nawet na naszym takim upadłym, uwarunkowanym stanie my możemy doświadczać takiego choćby cienia właśnie tej atrakcji i co zrobić, żeby ta atrakcja właśnie cały czas wzrastała, tak? Mówimy, że na początku ten pierwszy stan to jest utsaha mai, że jest ten entuzjazm, ale żeby właśnie cały czas być gotowym na to, żeby sadhu czy Kryszna pojawiający się w naszym życiu kradli nasze serce, bo ja tak sam z doświadczenia wiem, że taki wysiłek własny on nie ma takiego znaczenia jak właśnie ta miłość sadu, miłość Maharaja do nas, która chwyci nasze serce i porwie nas. To bo mogę starać się przetłumaczyć, ale jak coś zapomnę, to możesz pomóc. Dobrze, dobrze. So, there is this famous verse Rupa Goswami when he's telling that, we were reading also, that if you want to be associated to your family, society, country, don't go to the bank of the Yamuna River, don't go to meet this Tribhanga form of Krishna Vrindavana, because you will be no more attracted to that. So also Divya Singha Prabhu is asking, because his experience is that by your association, by association of Śrīla Prabhupāda, when he was a sportsman, engage some material activities, but thanks to this association, this taste he started to engage in this stuff. So, my question is, Maharaj, that you are a little cheating us, and Śrīla Prabhupāda also cheating the conditioned souls, because so many people living in this world and have some idea of living, some plans, some everything, activity, and how to be open for this stolen heart, because of course this open for what? Open heart for, because when we open heart, then Krishna very easily came to us and steal our hearts. Like
Lord Hari is a stealer, person who's stealing our hearts, and we are forget everything. And okay, how... let them translate. They have to translate it into Russian also. So give them a moment to translate. I will translate in Russian from Polish, no problem. Okay. So the question is, how do we keep the open heart? Well, because when Krishna steals our heart, yes, something better. And will be very easy for us to be Krishna conscious, because sometimes our effort is not enough. I feel like that effort. Yes, of course, that's right. Some things our effort is required, but some things we're dependent on Krishna. I czasami też nasz wysiłek nie jest taki wystarczający, ponieważ musimy także mieć tą łaskę Krishna Guru. Just like we're talking about lust. We need Krishna's help to get free from lust. We can't just do it on our own. Tak jak mówiliśmy o pożądaniu, że potrzebujemy łaski Kryszny, by się od tego uwolnić. Nie możemy tego zrobić na własną rękę. Just like the powerful yogi, was it Vishwamitra? He was meditating for so long, but he heard the ankle bells of Menaka. And then from that, he fell down and the child was born, Shakuntala. But Haridas Thakur, he wasn't, Maya herself was coming, but he wasn't tempted to give up his Krishna consciousness. Tak jak był potężny jogi Vishwamitra, on medytował przez tak wiele lat, ale usłyszał jedynie dzwoneczki u stóp Menaki i został przez nią zwiedziony i się urodziło dziecko z tego stosunku. Ale też jeśli Haridas Thakur był w podobnej sytuacji, ale ponieważ dzięki swojej medytacji świadomości Kryszny, on nie został zwiedziony przez Maję. I may have made it wrong. Was it Vishwamitra or Vasishta? To był Vishwamitra czy Vasishta, ten mędrzec, coś pamięta? The child was conceived from Menaka. The child, very beautiful child, was Shakuntala. So who's the father of that child? I wtedy zostało spłodzone dziecko Shakuntala. I kto był ojcem? Is it Vasishta or Vishwamitra? To był Vasishta czy Vishwamitra? Ktoś pamięta może? No one knows? Nikt nie wie. We look that up so next time we can... I don't want to offend one of them that I may have given the wrong name. I następnym razem możemy to zobaczyć dokładnie, bo nie chcę, żeby obrażać, jeżeli powiedziałem niewłaściwe imię któregoś z tych mędrców. Otherwise, I think class is going too long now. I want to stop now, and we'll meet again on Friday. Thank you very much. All glories to Srila Prabhupada. Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol.